Cześć, witajcie. Kolejny film z hali udojowej. Dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o somatyce i o tym, jak nie przekraczać tej magicznej bariery 400 tysięcy. Dla niektórych jest to kłopot, dla niektórych zupełnie nie, ponieważ mają somatykę poniżej 200 tysięcy. Co to właściwie jest ta somatyka i jak możemy na nią wpływać? Zaczynamy. Co to są komórki somatyczne? Otóż komórki somatyczne to nic innego jak obumarłe komórki tkanki gruczołowej wymienia. Wielu z nas zastanawiało się nieraz i stresowało tym, że kurczę, być może stało się coś, co może spowodować, że klasa nam nie przejdzie w mleczarni, że stracimy pieniądze i mogą jakieś nieprzyjemne rzeczy wyniknąć w związku z tym, że ta somatyka będzie zbyt duża. Dlatego jest to ważne zagadnienie. Musimy się skupiać na tym, żeby najlepiej mieć dobry bufor przed tym magicznym progiem 380 tysięcy jednostek. Najlepiej, jak ta somatyka będzie poniżej 200. Jak to zrobić? Przede wszystkim pierwszą rzeczą, o której warto powiedzieć, jest higiena. Higiena ogólnie, w oborze, ale higiena doju przede wszystkim. I tak, musi być właściwe przygotowanie przed dojem, musi być właściwy dój. I trzecia rzecz, po doju musimy unikać chociażby pustodojów. Czyli często te pustodoje zdarzają się, kiedy na przykład jedna osoba doi zbyt dużą liczbę krów, no i wtedy tak jakby no, traci kontrolę nad samym procesem doju. Jak doimy krowy na halach, przeważnie robimy to dwa razy w ciągu dnia. Lepiej, żeby ten ważny proces jednak mieć pod kontrolą. Także samo przygotowanie to jest, wiadomo, umycie strzyku, niekoniecznie tak naprawdę całego wymienia. Różne sytuacje się zdarzają, ale ważny jest strzyk. Należy go przygotować, należy go oczyścić. Ja jestem fanem tak naprawdę ograniczania wody i mokrych szmatek, jeśli chodzi o dojenie. Można użyć pre-dipping, czyli po prostu środek do oczyszczania, do przygotowywania przed dojem. Ważne jest zdojenie, niektórzy to robią, niektórzy nie. Czasem masaż wymienia jest dostępny w niektórych automatach udojowych i wtedy na sucho trzeba wytrzeć, to jest bardzo ważne, i przystępujemy do samego doju, który nie powinien trwać zbyt długo. Ja wiem, że niektóre krowy doją się szybciej, drugie wolniej. Natomiast to, co wcześniej już było powiedziane, unikamy pustodojów. I to wtedy z krową, która wychodzi nam z podoju, z miejsca, jakim jest hala udojowa. Woda w poczekalniach, tak samo przed dojem, jest ważna, szczególnie w upalne dni. Tak samo po doju dobrze jest, jak krowa wyrówna sobie ciśnienie osmotyczne, które jej stworzyliśmy, po prostu wypompowując z niej mleko. Dobrze jest, żeby taka krowa się napiła, jeśli będzie chciała. Ważne, żeby miała dostęp do wody. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, żeby zachęcić ją wtedy do jedzenia po doju, na przykład do świeżo wysypanej paszy z wozu paszowego, żeby nie położyła się, no bo w środowisku, w ściółce różnie to bywa, dlatego ważne, żeby ona postała chwilę po doju, racząc się na przykład świetnie przygotowanym przez Was TMR-em chociażby. I wtedy taka krowa, jeśli trochę sobie poje, może iść na legowisko i troszeczkę odpocząć. Zostawiając aspekt higieny też legowisk, sypania środkami dezynfekcyjnymi, tak jakby to jest też ważna kwestia, tak jakby druga kwestia poza higieną doju jest higiena w oborze,
Ale zostawmy już tą higienę. Przejdźmy do tego, co możemy zrobić w żywieniu. Otóż ważne jest, żeby przede wszystkim dawka żywieniowa była stała, żeby było jak najmniej zmian, szczególnie jeśli chodzi o zawartość białka. No nie możemy na przykład dopuszczać do sytuacji takich prozaicznych, że nie wiem, no nie dojechała nam jakaś śruta białkowa, przez kilka dni jej nie ma, później znowu jest i są takie zawahania, które no są czymś stresorem, czynnikiem stresowym dla krowy. Nie jest to dla niej przyjemne. Często ona później reaguje chociażby wyższą somatyką, czasem i zapaleniem, więc mamy kilka dni dojenia z głowy, a raczej mleka, które nie, no nie możemy oddać, nie możemy sprzedać, prawda? Ważną kwestią jest to, oprócz braku wahań w TMR-ze, ważną kwestią jest to, żeby ten TMR był strawny. Można dodawać środki funkcyjne, które również znajdziecie w agrobazie, jak na przykład Lucomax Active, Lucomax Bufor, i to też pomaga. Natomiast ważne, tak naprawdę najważniejsze jest całe zbilansowanie, które możemy Państwu zaserwować my w agrobazie, także zapraszamy do kontaktu i tym optymistycznym akcentem, że mamy na to wpływ i możemy to kreować. Oczywiście no nie zawsze, czasem jest potrzebna naprawdę specjalistyczna forma działania czy leczenia, ale będąc optymistą trzeba powiedzieć, że na wiele z tych czynników mamy wpływ, zapraszamy do kontaktu i żegnamy Państwa z tego pewnie wielu z Was znajomego miejsca, jakim jest Hala Udojowa. Trzymajcie się i dujcie jak największe litry. Cześć!